Co wybrać? Zabiegi z użyciem preparatów iniekcyjnych, czy zabiegi z wykorzystaniem laserów oraz innych urządzeń high-tech? Pamiętajcie, podstawą gruntownej przebudowy skóry jest użycie preparatów iniekcyjnych, czyli odbudowa objętości skóry, przywrócenie jej naturalnej sprężystości, jędrności, poprawa parametrów jakościowych w oparciu o stymulację kolagenu i elastyny. Natomiast cała reszta, czyli zabiegi z wykorzystaniem urządzeń, to będą narzędzia dodatkowe, którymi jesteśmy w stanie poprawić jakościowo powierzchnię skóry, zniwelować drobne zmarszczki, pozwężać pory, zredukować przebarwienia czy zmiany naczyniowe, rozświetlić skórę. Natomiast pamiętajcie też, że jeżeli chcemy zadbać o tą skórę holistycznie, całościowo, to połączenie obu tych grup zabiegów da nam synergię działania, czyli będzie wzajemnie nasilać swoje efekty i dzięki temu będziemy mogli w sposób skuteczny prowadzić ten proces anti-aging czy slow aging.